Szymon Kołecki, witam serdecznie. Spotykamy się w sprawie KSW EPIK, która odbędzie się pod koniec lutego tego roku. Szymon, chciałem Cię zapytać o opinię w ogóle o tej gali. No, pewnie jakąś szerszą będzie można wydać po gali, ale generalnie zapowiada się ciekawie. Fajne rozwiązania, zobaczymy jak się przyjmą. Mi się najbardziej podoba, że będzie kilka ciekawych pojedynków MMA, plus widziałem dzisiaj zestawienie grapplingowe Phila de Frisa z Joshem Barnettem, ale bardzo lubię grappling, także to mi się też może gdzieś tam spodobać. Tam też widziałem jakieś inne jeszcze zestawienia grapplingowe, ale myślę, że waga ciężka i grappling to dla mnie coś jest ciekawszego, także zapowiada się bardzo fajnie. Twoim zdaniem to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom kibiców, żeby zrobić coś niezwykłego, jeśli chodzi o MMA, jeśli chodzi o też o inne formuły walki, bo nie zapominajmy, główna walka wieczoru to jest Tomek Adamek kontra Mamed Khalidow w boksie. Trudno mi powiedzieć, jakie przesłanie przyświeca organizatorom. W sumie nie pytałem, miałem okazję rozmawiać ostatnio z Martinem Lewandowskim, ale nie zapytałem, co jest głównym celem. Ale myślę, że też jest jednym z ważnych rzeczy, jest jak gdyby przypomnienie możliwości wykupowania płatnych gal przez KSW, dlatego że też trzeba pamiętać, że niedługo chyba gdzieś tam się skończy kontrakt z Viaplay i też nie wiadomo, jak KSW później będzie dalej funkcjonował na rynku, a ludzie się trochę odzwyczaili od kupowania pay-per-view, także być może ta gala w tak atrakcyjny sposób przedstawiona też ma trochę to jak gdyby z powrotem odnowić. No nie wiem, dla mnie ważne jest, że jest fajny pojedynek wieczoru bokserski, nie żaden jakiś brudny boks, bo czegoś takiego nie ma, jest albo boks, albo coś innego. Fajnie, że Tomek Adamek zawalczy z Mamedem, są super pojedynki w MMA, jest ekstra grappling, także dla mnie jest wszystko ok. Możemy już powiedzieć, że jest to pomysł nawiązujący do One Championship, gdzie są pojedynki grapplerskie, kickbokserskie, MMA. No nie ma boksu póki co, jesteśmy tutaj liderami, jeśli chodzi o krajowy rynek. One to chyba w ogóle nie tylko mieszane takie robi, ale gale potrafi chyba już robić też samych stójkowych sportów. Nie wiem, czy same grapplingowe robią, bo nie oglądałem, ale fajnie. No, nie wiem, czy jakby wszystkie gale robione przez KSW powinny tak wyglądać, ale pewnie ta się przyjmie i tak okazjonalnie gdzieś tego typu pewnie w Polsce będziemy mogli oglądać, bo jednak ja jestem największym zwolennikiem gal MMA i je lubię najbardziej, ale taką trochę odskocznie, ale w bardzo pozytywną stronę też chętnie przyjmę. Zapytam Ciebie od razu, przechodząc do rzeczy, turniej, który jest na tym, podczas tego wydarzenia, są już zestawienia. Twoim zdaniem trafione zestawienia, mam tutaj na myśli Piwowarczyk kontra Kleber Silva i oczywiście Marcin Wójcik kontra Rafał Haratyk. Znaczy, ja bym trochę inne zestawienia chciał widzieć w półfinałach. Nawet z tej czwórki, która jest, to bym chciał, żeby Haratyk z Wójcikiem spotkali się w finale, bo dla mnie to byłoby najbardziej atrakcyjne. Brakuje mi Gnitko Pirwulesku, który chyba się nazywa, tak? Pirwulesku. Gnitko znokautował w 5 czy 6 sekund Damiana Piwowarczyka. Damian w tym turnieju jest, a Gnitko nie. Ale z tego co widziałem, to Gnitko walczy z Erslanem, też bardzo mocną walkę. No nie jest to, jakby nie mają możliwości zdobycia pasa, ponieważ zwycięzca turnieju będzie mistrzem tej kategorii. Pewnie kogoś bym zmienił, natomiast ten Kleber Silva, tak dobrze mówię? Dobre miał pojedynki, bo i z Kijańczukiem wygrał, i z Sudolskim. W dobrym stylu się zaprezentował, solidny zawodnik, także to jest bardzo mocna czwórka, także jednym ta czwórka bardziej pasuje, drugim może trochę mniej, ale nie zmienia to faktu, że to jest czołowe zestawienie, jest to na pewno 4 z 6 najlepszych obecnie zawodników w KSW w tej kategorii. Zestawienie Wójcik kontra Haratyk, wielu mówi, że jest to przedwczesny finał tego wydarzenia. Jak Twoim zdaniem mocno tutaj może być, jak mocny opór może postawić Rafał Haratyk, który ma niedużo walk w kategorii półciężkiej, głównie był ostatnio w kategorii średniej, teraz błysnął tą wygraną z Erslanem, ale jednak mimo wszystko jest to zawodnik niższej kategorii wagowej, a Wójcik to jest taki zawodnik, który oscylował w kategorii półciężkiej najczęściej, ale miał też wycieczki do kategorii ciężkiej.
I średniej wcześniej. Jednorazowe. Niestety wtedy w tej średniej spotkał Scotta Aschama, który rozstrzygnął, że więcej nie zbijał na 84. Ja myślę tak, jeżeli bym miał powiedzieć, gdybym był trenerem i ułożył plan taktyczny jednemu i drugiemu, to zdecydowanie Wójcik byłby dla mnie faworytem, bo bym powiedział Wójcikowi, żeby się nie bił za dużo w stójce z Rafałem, bo Rafał ma bardzo mocny cios i dobrą czutkę i super potrafi uderzyć, co zresztą pokazał w walce z Erslanem. Natomiast Marcin Wójcik oczywiście ma dobrą stójkę, ale ma dużo lepsze zapasy i dużo lepszy parter od Rafała Haratyka. Ja bym zrobił wszystko, żeby jak najszybciej albo sklinczować, albo przewrócić i dążyć do parteru, bo tam ma zdecydowaną przewagę, a w stójce to jest zawsze ryzyko w tej kategorii wagowej, że ktoś się może na coś nadziać. Także Marcin jest moim faworytem i jeżeli nie popełni błędów taktycznych, to będzie zdecydowanie, powinien mieć zdecydowaną przewagę. Damian Piwowarczyk, na którego zwrócone są oczy, szczególnie tej młodszej części widzów KSW. Zawodnik, który ma fantastyczne warunki fizyczne i dodatkowo świetny grappling. Jest wysoki, ma dobry parter, dobre ma Muay Thai, bo dobrze kolanami, łokciami potrafi operować, ale to też z racji swojego wzrostu. Natomiast no nie jest to zawodnik, którego nie można zaskoczyć, co pokazywał właśnie Gnitko, czy choćby Bartek Leśko, który z nim wygrał, będąc wiele kilogramów lżejszym zawodnikiem i niższym. Uważam, że tutaj Silva będzie faworytem. Jest doświadczony, walczył z mocnymi zawodnikami, nie jeden próbował go poddać, w stójce sobie poradzi. Łukasz Sudolski też dobrze boksował, Rafał Kijańczuk ma bardzo mocny cios. Oni nie mieli tak dobrych kolan, jak ma Damian Piwowarczyk, bo Damian jak złapie tajski clinch, to bardzo dobrze kolana potrafi wykorzystać. Jeżeli tylko Kleber będzie w stanie unikać tego tajskiego clinchu i ściągania głowy na kolano, zresztą moim zdaniem sobie poradzi. Taktyka na turniej, bo nie ukrywajmy, każdy z zawodników myśli, że przejdzie tą pierwszą turę i żeby z jak najmniejszymi stratami trafić do finału tego turnieju. Twoim zdaniem taktyka wymusi powiedzmy ten system walki, właśnie ułożenie taktycznego planu, że pójdą od razu, żeby rozstrzygnąć jak najszybciej swoje pojedynki, czy raczej będzie to wyglądało tak jak do każdego innego standardowego pojedynku? Szczerze powiedziawszy, nie myślałem o tym, że ktoś może myśleć o następnym pojedynku. Dopiero teraz ty mi to uzmysłowiłeś. Ja wychodząc do tego turnieju myślałem tylko o przeciwniku, którego mam teraz. Po pierwsze, muszę go przejść i muszę zrobić wszystko, bo każdy z nich jest mocnym przeciwnikiem. Nie można go lekceważyć myśląc o następnym. Absolutnie. Po drugie, oczywiście każdy z moich rywali w tej drugiej walce może się też skontuzjować, tam wymęczyć i tak dalej. Także w ogóle bym nie patrzył na to, co będzie. Ja bym się martwił o każdą pierwszą walkę i na niej bym się skoncentrował. Taktykę na drugą walkę od czasu do czasu pewnie z trenerem gdzieś tam bym analizował, ale całe przygotowania myślę, nie wiem jak trener Mirek by zdecydował, gdybym ja brał udział w takim turnieju. Być może bym miał inne zdania, ponieważ jakby zawsze jemu zawierzam, to bym się temu dostosował, ale gdybym ja teraz miał sam ułożyć plan na ten turniej, to 95% mojej uwagi skupiłbym na pierwszej walce. Zapytam Ciebie o obciążenie organizmu, bo tak, standardowo wiemy, zawodnik przygotowuje się do 3 rund po 5 minut, chyba że to jest walka mistrzowska. Tutaj w grę wchodzą kolejne rundy po pierwszej walce. Jak zawodnik może sobie z tym dać radę i czy to jest dobry pomysł, powrót do formuły turniejowej w dzisiejszych czasach, gdzie wiadomo, że te pojedynki są bardzo wyrównane, bardzo mocne i zawodnicy cierpią na zdrowiu praktycznie po każdym pojedynku. Tu w ogóle nie jest wykluczone, że do finału może nie dojść, na przykład z powodu urazów zawodników. Uważam, że to jest fajna forma, że są tylko dwie walki, że jest półfinał i finał, nie że zaczynają od ćwierćfinałów. Natomiast no, urazowość może być bardzo duża i ona może zdecydować o wynikach finału. Aczkolwiek z punktu widzenia takiego fizycznego to absolutnie w ogóle nie powinno to mieć znaczenia, dlatego że jedni i drudzy mają po dwie walki. Tu tylko i wyłącznie urazy wyniesione z pierwszego starcia, czyli jakieś pęknięcie jakiejś kości albo stłuczenie jakiejś części ciała, które może po godzinie zacząć puchnąć, po półtorej i później dawać dolegliwości bólowe,
to tylko może mieć wpływ. Natomiast to, jeżeli ktoś się zmęczy bardzo pierwszą walkę, a ma, nie wiem, tam godzinę czy półtorej do następnej, to absolutnie powinien jako zawodowiec umieć się w tym czasie zregenerować i to nie powinno być, nie stanowić problemu, a na pewno nie powinno być wymówką. Okej, okay, to w takim razie mamy to podsumowane. Zapytam Ciebie teraz o creme de la creme tego wydarzenia, czyli podbudowa pod cały pojedynek Adamek Khalidov i kto według Ciebie jest faworytem takiego starcia bokserskiego w dużych rękawicach, 6 rund, przypomnijmy widzom, kto może być tutaj właśnie faworytem takiego starcia? Tomek Adamek jest szybki i wygra z każdym, jak mówi Tomek. Ja jestem oczywiście zwolennikiem teorii, że wygra Tomek. Mimo, że ma długą przerwę już od ostatniego boksowania na arenie, to jest to wybitny bokser na najwyższym światowym poziomie. Jeszcze w dodatku w dużych rękawicach, w małych być może mogłyby w pierwszej albo w drugiej rundzie jakaś loteria zdecydować. Natomiast uważam, że pierwszą rundę może wygrać Mamed, dlatego że on zawsze jest świetny, kiedy jest świeży. Drugą być może jeszcze też, natomiast od końcówki drugiej im dalej w las, to tym Tomek będzie zyskiwał większą przewagę, bo no Mamed nie będzie w stanie na tych nogach tak dużo chodzić w takim tempie, jakie powinien narzucić Tomek. Chociaż oczywiście 6-rundowa walka to jest inna niż 10- i 12-rundowa. Pewnie jest bardziej zbliżona, może nawet bardziej zbliżona do 3-rundowej, do trochę takiego sprintu z liczeniem, że 4, 5 czy 6 runda jakoś przeleci. Nie wiem, kto jaką taktykę przyjmie, ale zdecydowanie uważam, że Tomek wygra i myślę, że może wygrać przed czasem. Co może zrobić Mamed, przygotowując się do tego pojedynku, żeby móc zaskoczyć czymś Tomka? Zmiany pozycji, wiemy, że Tomek nie przepadał za zawodnikami walczącymi w odwrotnej pozycji, czyli mańkutami, chociaż no, potrafił też pokonywać mańkutów. Nie znam się na boksie, żeby mówić, co Mamed powinien zrobić w walce, żeby ograć Tomka Adamka, bo nie mam kompletnie pojęcia. Natomiast wiem, co ja bym zrobił, jak miał taką walkę walczyć. Zorganizowałbym sobie bokserski sztab szkoleniowy i bokserów prawdziwych, sparring partnerów pod Tomka Adamka i w to bym zainwestował. Na pewno bym nie przygotowywał się do walki bokserskiej z trenerem Mirkiem Oknińskim, mimo że w MMA to jest najlepszy dla mnie trener, to do walki bokserskiej bym się przygotował z kim innym, zupełnie w inny sposób i zawierzyłbym trenerowi, który ma duże doświadczenie w boksie, który by potrafił rozszyfrować Tomka Adamka i to byłby pierwszy krok, jaki bym zrobił. Tomek Adamek bardzo poważnie podszedł do tych przygotowań, ściągnął Gasa Karena, który przyleciał z Florydy na ten pojedynek, jest tutaj nawet kilka tygodni. Twoim zdaniem to świadczy o tym, że bardzo poważnie Tomek traktuje ten pojedynek i nie jest to spacerek, nie jest to walka pokazowa, nie jest to coś, co będzie powiedzmy takim pożegnaniem Tomka, może można powiedzieć. Ja myślę, że to wcale nie będzie pożegnanie Tomka, myślę, że to będzie wstęp do jego takiego nowego etapu życia sportowego. I uważam, że traktuje to bardzo poważnie, bo jakby przegrana w tej walce mogłaby całkowicie zniweczyć historię Tomka Adamka. To jest mniej więcej takie ryzyko, jakie podjął Michał Materla w walce z Mariuszem Pudzianowskim, która się skończyła tragicznie dla Michała i podobną podejmuje Tomek Adamek. No, walczy ze świetnym zawodnikiem, ale zawodnikiem MMA, nie bokserem. Fakt, no nie walczą na przestrzeni 10 rund, tylko 6 i to tutaj jakby trochę to jest w stronę Mameda, jakby większa szansa, natomiast mimo wszystko to jest ciągle boks i myślę, że Tomek po pierwsze jest na nim jakaś presja i nie może zawieść przede wszystkim sam siebie i zresztą całego środowiska bokserskiego, bo to byłby duży wstyd dla środowiska bokserskiego, gdyby Tomek Adamek nie jest przypadkowym bokserem. To nie jest taki hulaka, który na 6 tygodni się przygotowywał do walki, na talencie wygrywał. To był bardzo pracowity bokser, bardzo solidny, z ogromną ilością walk na światowym poziomie, nie lekceważącym swojej roli w boksie i myślę, że tym razem też bardzo poważnie do tego podejdzie. Na Mamedzie ciąży presja środowiska MMA, że musi w tym pojedynku wygrać? Absolutnie, moim zdaniem Mamed jest w bardzo komfortowej sytuacji pod względem psychicznym. Absolutnie nic nie musi.
nawet jeśli przegrałby, powiedzmy, zdecydowanie tą walkę, to Mamet i tak przed tą walką już jest wygrany, że podjął rywalizację z Tomkiem Adamkiem, byłym mistrzem świata w boksie. Także absolutnie moim zdaniem żadnej presji nie ma na Mamedzie Khalidowie, dlatego że każdy ze środowiska wie, że gdyby doszło do MMA, to walka byłaby jednostronna, absolutna dominacja byłaby Mameda. Natomiast tutaj w boksie moim zdaniem, jeżeli wygra Tomek Adamek, to z tej walki wyjdzie dwóch wygranych. Jeżeli wygra Mamed, to oczywiście tylko jeden. Ale ja liczę na to, że po tej walce będzie dwóch wygranych. To na koniec zapytam ciebie. Widziałeś urywki media treningu albo ewentualnie jakieś urywki w mediach społecznościowych, czy Tomka, czy Mameda, to co prezentują? Jak byś określił ich formę? Z media treningu niczego nie wyczytasz. To są akcje, które mają przyciągnąć uwagę naszą, zainteresowanie, mają być przyjemnym czasem dla widzów, którzy przyszli na ten media trening. Tam więcej się rozdaje autografów, aniżeli wykonuje pracy sportowej i to jest po prostu część takiego materiału promocyjnego do gali. Dlatego z tego nigdy niczego nie wyczytasz. Ja również niczego nie wyczytałem. Ostatnie pytanie, bo zapomniałem o nim, pole walki, czyli klatka. Po raz pierwszy Tomek Adamek będzie ścierał się w klatce. Jak to może wyglądać w przypadku pięściarza, który dobrze porusza się na nogach, który nie miał nigdy z tym problemu, no i z poszerzonym polem walki, bo wielkość klatki jest większa niż wielkość ringu. No, mam nadzieję, że Tomek zrobi odpowiednią ilość sparingów w klatce, żeby się przyzwyczaić do czego. Jakby dwie rzeczy są. Jedna to miękkość jakby płaszczyzny, po której się chodzi, skacze. Ring jest chyba troszeczkę twardszy aniżeli klatka, bo jednak to lądowanie na ziemi w klatce plecami jest takie dosyć komfortowe, także w sumie walczyłem raz w ringu, ale nie pamiętam już jaka jest nawierzchnia. Zakładam, że trochę będzie twardsza, także na większej powierzchni myślę, że mogą się trochę nogi szybciej zmęczyć, także mam nadzieję, że w klatce trenował. A druga bardzo istotna rzecz, że jeżeli w boksie ktoś jest zamykany na linach, to czasami odchyleniem dużo może zyskać i przepuścić jakiś cios. W klatce odchylenia się nie da zrobić, żeby odruchowo Tomek nie próbował się odchylić na siatce, bo siatka mu nie da i może przyjąć. Także myślę, że jeżeli zrobił treningi w klatce, to będzie o tym pamiętał i to są tylko chyba te dwie rzeczy, które gdzieś tam mogą wpływać na różne rzeczy. Szymon Kołecki kiedy wraca? Dzisiaj do domu po naszej rozmowie, a do treningów już wróciłem. Nie w pełni jeszcze, ale już trenuję i no tak jak rozmawialiśmy wcześniej, myślę, że tam w marcu, w kwietniu powinienem już do trenera Mirka Oknińskiego na częstsze treningi do Akademii Sportu Walki zawitać. Rozmowy z KSW? Nie. Nie było rozmów z KSW. Rozmawiałem z Martinem Lewandowskim. Chcę go serdecznie pozdrowić i całe KSW, ponieważ dali mi na aukcję, teraz jutro idę na galę Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie. Tam są różne licytacje i mam rękawice. Jedna jest rękawica z podpisem Mameda, druga z podpisem Tomka Adamka i one są ładnie opakowane i to pójdzie na licytację, z czego pieniądze pójdą na wakacje dla dzieci, którymi się Polski Czerwony Krzyż opiekuje. A mogę dodać trzecią rękawicę? Możesz dodać i na pewno... Z podpisem Jeroma Lebanera. No to na pewno się dobrze sprzeda. Ja tam pomagam trochę przy tej licytacji, także i tobie dziękuję i KSW i Martinowi za to, że to załatwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję.